Umowa na przebudowę wału przeciwpowodziowego w ciągu ulicy Ślęzo-Ujście wraz z infrastrukturą drogową na Maślicach została podpisana. To ważna inwestycja, bo pozwoli na wyeliminowanie ostatniego słabego punktu w ochronie przeciwpowodziowej Wrocławia. To istotna inwestycja, o którą mieszkańcy zabiegali od lat. Ma poprawić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe dwóch osiedli, Maślic oraz Praczy Odrzańskich. W ramach tej inwestycji zostanie wykonane nowe elementy hydrotechniczne zabezpieczające obszar Maślic i Praczy Odrzańskich oraz nowa nawierzchnia drogowa. Droga klasy D będzie miała szerokość 5 metrów. Powstanie również chodnik dwumetrowy wraz z oświetleniem w celu poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego osób, które będą tędy się komunikowały, zarówno w celach rekreacyjnych, jak i poruszając się pomiędzy osiedlami. Koszt inwestycji to ponad 12 milionów złotych. Wykonawca ma na realizację 12 miesięcy, ale czas może ulec zmianie ze względu na to, że prace będą prowadzone na obszarze cennym przyrodniczo. Oczywiście będziemy starać się, żeby ta inwestycja powstała w tym czasie, natomiast będziemy tutaj bacznie obserwować, jakie są też potrzeby przyrodnicze, zabezpieczeń przyrodniczych, migracji płazów, innych zwierząt, które też mogą wpłynąć na czas. Więc czas oczywiście jest bardzo ważny, natomiast przyroda gra pierwszą rolę tutaj dla nas, na tej inwestycji. Od powodzi w 1997 roku mija 25 lat. Wtedy pod wodą znalazło się pół miasta. Od tego czasu zrealizowano szereg inwestycji, które miały przeciwdziałać powodziom. Przebudowa wałów wzdłuż ulicy Ślęzo-Ujście jest ostatnim słabym elementem całego systemu, który chroni mieszkańców Wrocławia. Marzymy o tym od lat, a właściwie od 2010 roku, kiedy była już druga powódź i kiedy wiedzieliśmy, że będzie realizowany projekt modernizacji wrocławskiego węzła wodnego. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co się dzisiaj zdarzyło, czyli z podpisania umowy i oby się im powiodło przez 12 miesięcy i oby nic się nie wydarzyło takiego jak w 1997 roku. Jeżeli chodzi o inwestycje, które zostały zrealizowane w ramach pierwszego projektu ochrony przeciwpowodziowej do Rzecza Odry, jak i te inwestycje, które realizujemy w ramach obecnego projektu, powodują to, że powódź, która wystąpiła w 1997 roku, mogłaby być przeprowadzona w sposób bezpieczny, zarówno przez miejscowości pomiędzy Opolem a Wrocławiem, jak i w samym Wrocławiu, ponieważ zbiornik Racibórz, który został wykonany w pierwszym projekcie, może już na dzień dzisiejszy złapać falę, spłaszczyć ją, natomiast system wrocławskiego węzła wodnego dzięki modernizacji umożliwia przeprowadzenie fali powodziowej w sposób bezpieczny i kontrolowany przez cały system kanałów i budowli hydrotechnicznych. Zadanie będzie realizowane przez gminę Wrocław w ramach projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, który jest dofinansowany ze środków budżetu państwa, Banku Światowego oraz Banku Rozwoju Rady Europy. Echo 24, Oliwia Stasiak.